Ogólnie widzowie, jest godzina 1:29 i postanowiłam, że... No przegrałam w Fortnite, zajęłam 8 miejsce, no to pomyślałam, że zagram sobie w Simsy. Zastanawiałam się, co dla was zagrać. No i pytam się, i usłyszałam, Julia, nagraj mody Wuhu. Nie masz psychy. Well, dzisiaj moi państwo, stawię wam modyfikację Wuhu, to będzie moje pierwsze wrażenie. Jest to modyfikacja... To nie jest modyfikacja, wiecie, że Wuhu, że nie wiem, skaczemy na bungee czy coś, nie, to jest... Zaznaczam widzowie, mod jest 18+, i nie pokażę w nim wszystkiego. Jest to tylko i wyłącznie moje pierwsze wrażenie i testuję tutaj mody. Okej? A zanim zaczniemy, to oczywiście moi państwo, partnerem dzisiejszego odcinka jest oczywiście strona Instant Gaming. Jest to strona, gdzie możecie kupować gry taniej. Są na każdą platformę, na pewno znajdziecie coś dla siebie. Czy Simsy, czy Robuxy, czy nawet, nie wiem, Farming Simulator. Linki macie w opisie, a co miesiąc jest rozdanie na darmową grę, jaką tylko chcecie. Także zapraszam. Przedstawię wam naszą bohaterkę dzisiejszego filmu. Jest to Bella Swan, czyli Bella Łabądź. Bella postanowiła, że ma dosyć Edwarda. Jest to są czasy jeszcze w momencie, kiedy Edward sobie pojechał, ona była sama. Nasza Bella będzie poszukiwać Vampire, a nie tego od Olivii Rodrigo. Tego też miała. To będzie moje pierwsze wrażenie tej modyfikacji. Ja o niej bardzo dużo słyszałam. To jest dużo wampirów, więc w sumie spoko. Miałam inny pomysł na rozgrywkę, a pomyślałam, że YouTube chyba nie jest na to gotowy. Bella właśnie uciekła przed deszczem. Choose Bella preferences. Kogo lubimy? Mamy dwie. Kogo nie lubimy? Kobiety, mężczyzn. Oczywiście, że my lubimy tylko wampirów. Może być jeszcze wilkołak. Franciszek Pawlacz. A dobra, a young adult. Elder. Jaki lubimy kolor włosów? Kolor miał Edward. Czemu ona lubiła siwe? Tu mieszka ten typ wampir. Może dlatego ona go lubi. O, my lubimy łysych. Ja lubię łysych. Nie wiem, za dużo jest opcji, ja po prostu... O, cześć. O, my możemy mieć okres. Ej, ale fajne to jest akurat. Wicked. Oczywiście chodzi o Fortnite'a, bo jest lama, tak? Możemy kupić podpaski. No. O ty kurde gnoju! Poszedł sobie, szkoda, że nie mam extreme violence, to bym cię zabiła. To znaczy co? Opiorą cię walną, wrzeźb bez ładu i składu. Talk about fertility. Fertility. Płodność. Tutaj nie ma nic z tym, co w zlewie też nic nie ma. O co chodzi? Dobra, bo tutaj można się jeszcze shaved. Można się ogolić, okej. Zrób kupę w panice. Ten mod dodaje nam również to, że nie mamy cenzury w Simsach. Czyli na przykład widać... wszystko. Przychodzę na złą stronę teraz w tym momencie. Ej, można tutaj zmieniać jeszcze tą. Underwear. To. Możemy je zmieniać w sety. Też wiemy, że jest jakiś mod, który nazywa się Slice of Life i on jest bardzo mocno rozbudowany. Też mnie interesuje. No chodźcie tutaj, proszę iść na podryw. Głosuj na lokalne plany działania. Zagłosujemy na coś może jeszcze. Mówisz na luz. To była Bella Ćwir. A ja myślałam, kogo piorun walnął. Chciałam ją podrywać, ona chyba nie chce. Może odwiedzimy Vlada? Wydaje się być samotnym wampirem. Edward coś tam mówił, żeby sobie z nim nie rozmawiać, bo on jest taki niechętny. Cześć Vlad. Nie jestem jeszcze wampirem, ale można to zmienić. Edward nie chciał mnie zamienić. Debil. O nie, on nie chciał w ogóle ze mną rozmawiać. Skomplementujmy jego ciało. Jakby spoko jesteś, Vlad. On mnie nie lubi. On jest przestraszony mną. No zauważyłam, że pada deszcz. Ty to jesteś, kurde, prorok. Aha! Co te wampiry mają do tego, żeby mi zwiewać i uciekać? Edward też uciekł i mnie zostawił. Oh, halo? Nie znajduję żadnych sekretów. Czasami trzeba sobie radzić, tak? Nie popieram tego, okej? Okay? Dobra, jedynie co mamy, to mamy takie... Możemy się zobaczyć w lustrze. Chodźcie, przyjrzymy w lustrze. Co ci jest? Przecież ty... Co ci jest? Mirror, mirror on the wall, who's the prettiest of them all? Mi. Bella zobaczyła się w lustrze, myśli, że jest naprawdę bardzo atrakcyjna. Mamy nowe jakieś nastrojniki, które polegają na tym, że ona ma nudności, ponieważ ona jest przed okresem i ja myślałam, że jest w ciąży, bo tu się pojawiła butelka i ja nie chciałam zapytać się jak. Szkoda mi ciebie. Pścip sobie popłata. Dobra, to się nie liczy. Okej, sprawdzę, czy coś jeszcze jest ciekawego. Chciałabym mieć dziecko z Vladem, żeby pokazały mi się jakiekolwiek nastrojniki. A Vlad jest dobro. O nie, uciekłam od niego z domu. Zajebiście. A ty kim jesteś? Wolfgang. Ciebie też zostawił człowiek wampir? Ty tu cały czas mnie śledzisz. Gdzie jest Vlad? No to Belle zaprośmy. A na przykład mogłabym u nich spać? Fajnie by było. Zaprosicie mnie? Jezu, Belle, miałaś pokazać się z dobrej strony. To jest Bella Ćwir. Bella fucking Ćwir, a ty skaczesz w błocie. Opanuj się, dziewczyno. Powiedz obrzydliwy dowcip. Nie, nie, nie. U niej trzeba być damą.
Poproszę, żeby zdjęła buty. Cześć, Bella. Nie ma Vlada, więc no jesteśmy trochę w lekkiej dupie. Ale możemy porozmawiać na temat płodności z Bellą. Chcesz porozmawiać na ten temat? Może nie wiem. Może pani jajka, cokolwiek, okaż empatię, czy znasz w ogóle, nie wiem, znasz Vlada? Bo ja chcę z nim mieć tylko po prostu dziecko, wiesz? I to jest tyle. Zapoznać się z nim, stworzyć szczęśliwą, piękną rodzinę małych wampirów, ponieważ zostawił mnie Edward. Czas spotkać się z innym, nie wiem, może jakiś wilkołak będzie czy coś. Jesteśmy z Bellą. Chodź tutaj, poczekajmy na jakiegoś człowieka. O! Co masz do mnie jakiś problem? Chcesz się bić? No czemu jak ja nie mam tego extreme violence, to każdy ma do mnie problem i nie mogę nikogo zabić. A czy ja tutaj przyniosłem to, co tu stało? No halo ludzie. O, Jezu, to jakiś dziadek pływa. Co? Rycerz z żywopłotu to jest? Wygląda jakby był starym muzykiem, który przyszedł do klubu napić się, więc to jest chętnie, żeby sobie z nim porozmawiać. Hej! Chodź. I ja tak nie bardzo nie pasowała, a się do nas dołączyła. You can sit with us, okay? A co się stało? Pokazało mi się na stolnik, że ona właśnie jest w nastroju. Czemu tam ja wszędzie śledzi? Dobra, spodobało mu się. Vlad, idziesz w odstawkę. Porozmawiaj na temat fantazji. Czyli porozmawiaj na temat elfów i w ogóle. Zapytaj o preferencje wyglądu. Powiedz, że to jestem ja. Po prostu powiedz moje imię i nazwisko, okej? Okay? Jacques Villerel. Nazwijmy go Jacques. I like... Gościu, to nie moja wina, że mam brązowe włosy. Mnie zostawił chłop wampir. Jak on tu wróci i cię zobaczy... O dobra, wrócił mój. Żak! Hej, ucałuj dłonie. Strasz? O, on ziewa, to czekaj, trzeba go czymś zaskoczyć. Trzeba go czymś zaskoczyć, jak on już ziewa, tak o. Wymień się numerami i jeszcze raz zapytajmy się o jego preferencje, bo może coś się zmieniło. Mówiłam, że coś się zmieniło. Ale zawsze jak pytam się o jego preferencje, to odchodzi. Nie, kolego. Gitarzysta. Intymność. Zrób ruch. Zróbmy ruch. Co to znaczy? Jezus Maria, przecież myślałam, że oni się rozebrali przed wszystkimi, kurde, w barze karaoke. Oni się przebrali w kurtki, gdzieś idą. Jedziecie? To jakaś pani stała się Jezusem. Myślałam, że będzie make a move, to nie wiem, ona ją pocałuje. Well, ja chcę mieć dziecko z nim. Chodź, pojedziemy do mnie. Czemu ty płaczesz? Co ci się dzieje? Chodź, pojedziemy do mnie. Nie jesteś wampirem i prawdopodobnie Edward będzie zły, jak wróci. Jacob też. Możemy dawać jakieś atrybuty, na przykład, nie wiem, to są osoby, które chcą poznać swoją prawdziwą miłość, chcą się wyjść za mąż i spędzić całe życie ze sobą. Są to osoby, które po prostu bardzo lubią oglądać czyjeś życie i czyjeś życie przez... okno i czekają tylko, aż zobaczą coś bardzo spicy. Nie, możecie sobie wybrać jakieś atrybuty. Weźmy ślub czy coś. Dawaj. Postaraj się o dziecko. Postarałam się z nim o dziecko, że on umarł. Na co on umarł? A jesteś w ciąży? Czekaj, bo jak tak to za marne. Dobra, jesteś w ciąży. Będziesz tatą. Żak, czemu ty umarłeś, debilu? Na co on umarł w ogóle? Na co on umarł? Na co ten typ umarł? Bella, dzwoni się, powiedzieć o odejściu Sima. Żak, wydało mi się, że chcesz też wiedzieć. No umarł tutaj, no. Postarałam się z nim o dziecko i on umarł. Teraz jesteśmy w ciąży. Mamy dziecko. Będziemy mieć dziecko, które nazwiemy po naszym byłym partnerze Żaku. Żaklina. No smutne, to ja nawet nie wiem czemu on umarł. Może ze starości? Też tak może być. Szkoda, że cię tu nie ma. Umarł nie wiem czemu. No tak naprawdę nie wiem czemu. Serio nie wiem czemu. On nie umarł na szaro, czyli on ze starości umarł? Nie mogę, bo on ze starości umarł. Mężczyźnie naszego życia, którego znaliśmy tak naprawdę jeden wieczór. Na początku lubił blondynki, później zmienił na brunetki. Pojedźmy sobie do Vlada. Vlad, przyjechałam! Zapytamy się o jego preferencje, bo mnie to ciekawi, jakie on ma preferencje. Hi girl. Lubi piercing. Czy jest jakaś rzecz, która się tobie we mnie podoba? Lubię wielkie tyłki! I like big butt barakeno. On poszedł sobie maseczkę zrobić. Chodź tutaj, Bella. Przyjedź do mnie. Powiem ci, że jestem w ciąży. Bella, nie zgadniesz. So, I'm 34 weeks today. I od razu mój facet umarł. Podobno w klubie pojawił się ktoś znany. Masz a ty nie żyjesz. Przestań do mnie dzwonić ze światów, bo zadzwonię pod Warda. Mamy właśnie friends with benefits z nią. Gościu, ty nie żyjesz! Ty i Bella, cierpisz, nie się ze sobą. O
co ci chodzi? On pisze do mnie zza światów. Siedzimy sobie, Vlad sobie gra na pianinku. Biedny Żak. Girl, spokojnie, też nie wiem jak on umarł. Ja po prostu poszedł do kibla się wysrać, on nagle położył się i co się stało, no nie wiem. Za jakieś 2 dni się stąd wyniosę. A najpierw możesz zrobić mi jedzenie? Ugotuję ci coś, okej? Wiem, że ty pijesz tylko krew i pewnie zaraz, jak tutaj będę duży mieszkać, to wypijesz ze mnie tę krew. Ale tak czy siak zrobię ci coś do jedzenia, okej? Głodna jesteś. Kurde, wody mi odeszły. No i do tego się sikałam. O, dobra, idziemy do szpitala. Idziemy do szpitala. Dobry, ja rodzę. No rodzę, zasikam się jeszcze zaraz, kurde. To jest przeznaczenie. Powiedziałam, że córeczka to będzie Jacqueline. Jacqueline. Ty wiesz co? Twój tata umarł. Jest moje dziecko. Jezu, się przestraszyłam, że mi dziecka ze szpitala nie wydali. Patrz, to jest twój tata. On upadł na podłogę. To nie twoja wina i to też nie moja wina. Nie wiemy, kogo to wina. Po prostu położył się i poszedł spać. Jeżeli chodzi o tego moda, uważam, że jest specyficzny. Wiedziałam, co się pisze, co tu jest zawarte. Bardzo podobają mi się preferencje. Też nie wiem, czy to jest w Slides of Life. Jeżeli to jest w Slides of Life, ja chcę przetestować mod Slides of Life. Przedstawię wam w następnym odcinku Simsów Slides of Life. Wtedy jeszcze wam miłego dnia, miłego popołudnia, miłego wieczoru, to byłam ja. No i widzimy się w kolejnym odcinku z Robloxa. Będę grać w wspaniałą grę. A kto jest na moich streamach, wie, co będę robić. Little bit we fall. Thank you.